Słychać TV. Jak się na świecie budka? Dorobiona. Co się działa budka na świecie? To ładna bajka. Gościnią dzisiejszego spotkania była pani Julia Katornikowa-Mędyk i ona opowie, dlaczego się dzisiaj tutaj, dlatego zaprosiliśmy państwa dzisiaj. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. No właśnie, dlaczego dzisiaj, w styczniu, spotkaliśmy się wszyscy tutaj, żeby porozmawiać o Bożym Narodzeniu? Dlaczego w styczniu? Wydawałoby się, że już święta minęły. Kto z państwa wie? Święto w Rosji. No, w Rosji jest święto. A dlaczego Rosjanie świętują, no powiedzmy, w innym miesiącu? Nie wiem. Może mają inny kalendarz? Może? Mają? No ja wam powiem. Dobrze. Boże Narodzenie w styczniu. No rzeczywiście tak. I na początku wszyscy państwa europejskie używały kalendarza juliańskiego. Był to kalendarz bardzo stary, długo służył, a kiedy był, kiedy został wymyślony i opracowany, kto z państwa mi powie? No kiedy? Kto go wymyślił? Może Juliusz? Cezar, tak, bardzo dobrze. Kalendarz był dobry, ale jednak nie był doskonały. No i co w związku z tym? To był problem, dlatego że w pewnym okresie kalendarz spóźniał się na jeden dzień. Minęło 128 lat i już kalendarz spóźnił się i został dodatkowy dzień, tak, w porównaniu do roku astronomicznego. I co my mamy? Dalej, papież, który nazywał się jak? Nie! To jeszcze było za wcześnie. Papież, który nazywał się, może pokażę. O, tak on wyglądał. To jest papież Grzegorz, bardzo dobrze. To jest papież Grzegorz XIII, który prowadził kalendarz, który nazywał się jak? Gregoriański. Wszystko państwo wiedzą, to ja już mogę kończyć. No i co wtedy? Papież prowadził kalendarz. To było prowadzone pod koniec wieku XVI. Ale w Rosji ten kalendarz został wprowadzony dopiero w roku 1918. Czyli, no, nie tak dawno to było, prawda? Ale cerkiew nie zgodziła się na to. I nadal w cerkwi używano jakiego kalendarza? Julian. Prawda? No i co my mamy w związku z tym? W związku z tym całe państwo rosyjskie przyjęło kalendarz gregoriański i rozwija się tak samo jak inne państwa europejskie. Ale jednak cerkiew używa starego kalendarza, który w Rosji ma nazwę Stary Styl. Co dalej? Najbardziej popularnym świętem w Rosji jest jakie święto? Nowy Rok, prawda? No. A dlaczego tak się stało? Dlaczego Nowy Rok, a nie Boże Narodzenie? Kto wie? No dlaczego? Bo była tradycja bożonarodzeniowa, ale potem wszystko nagle się zmieniło. Dobrze, to też nie będę męczyć i wszystko powiem. A w
Кіди, а в Росії був окрес комуністичний, просто влада старала ще популяризувати панство, шведське, нерелігійне, і просто в Росії в чому останніх стулят служила ще традиція святкувати ваші Новий рік, а не Боже народження. Але зараз традиції повертають, і Боже народження надалі популярне в Шведі. Є так Новий рік в Росії, а зрештою мати цікаву історію. Бо Новий рік на початку був обходзоний 1 вересня. Бо втеді росіяни мали іще інший календар. Зараз у Швагулі так замечу тобі календажами, бо то був календар, хто є? Бізантійський. Але був так і реформатор в Росії, який називався Петр І. Він дуже був орієнтований на Європу і впровадив святування обходження Нового року 1 січня. І це було вдалі. Петр І впровадив календар юліанський, а Європа вже в тому часі перейшла на календар григоріанський. І коли в Росії було 1 січня, в Європі вже була зовсім інша дата. І знову мали ми опожнення на 11 днів, бо знову був різний календар. Так все тривало 22. Символом Нового року в Росії є хто? Дядик Мруз, там він хоче запрашати, потім прийти. Дядик Мруз не є самотнім персонажем. Він мав помічницю, яка називається як? Сніжинка або Снігурочка, може ми споткати дві назви. Ну, але дядик Мруз мовив на свою внучку Снігурочка. Ми теж будемо вживати цей назви. Ну а далі, коли в Росії свята розпочинаються за святом Нового року, далі приходить свято Божого Народження. І власне в січні. Але є тобі мусимо пам'ятати, що для нас то є січень, але церкві є надалі вживає календажу юліанського, і втеді ми маємо 7 січня, а для церкві то є 25 грудня, через знов маємо опоження. Окрес святочний в Росії називається свят. То є окрес містичний, який тривав навіть до 19 січня. Свята релігійні в Росії вагулі сон зв'язані з постами. Пост православний – то дуже тяжка справа. Не вім, чи панство в'єцем, але втракше посту православного сон навіть такі дні, коли вагулі не можна їсти готованих речей. Хто все дає? Якісь пропозиції панство маю? Хто все дає? Смажений не можна. Риба. Риба, тільки якщо сурова. Ні, то дуже тяжка справа, для того вже не можна їсти, яка пропозиція? Канапки теж не можна. Не можна, ніч не можна готувати, тільки ожешки, або якісь ягодки сухі. Тяжка справа, правда? Але є це така, є традиція. Але в інших квестях, то є дуже подобне свято до католицького. Бо Вігілія 6 січня, або до 24 грудня, ведом календажу юліанського, православні мають Вігілія. Ця традиція є подобна, бо втеді так само до першої п'ястки ніч не можна їсти. Є тільки одна мала різниця. В Вігілії, коли йдемо до костьова, повідомо в Польщі, в католицизмі, коли йдемо в Вігілії? О 12, правда? О 12, вже популяція. Так, і починається пастеха. В православ'ю трохи інакше то виглядає, бо на початку люди йдуть до церкви, а потім мають поляцію. Але зараз, коли вже мало такому епоху інтернетовому, телевізійну, дуже осо прорізгнує. І втеді для них є ша патріарха, яка лече в телевізії, дуже осо так спеціально вечір. Ну і далі сон коленди. Коли співаємо коленди? Коли співаємо коленди? Хто ви? Вігілія співаємо, правда, раз з родином. Сидімо, співаємо, може потім заспіваємо теж. Але в Росії є трохи інна такий обжонтик. Са спеціальні артисти або дітки. Польща теж, правда? Ходимо в колядниці, співаємо пісенки. А чи виглядаємо подобні до тамких, чи ні? Ні, а як виглядаємо? Віж? В колядниці. В коронах часто приходимо, правда? Це так в Уралі? Ну так, трохи є подобне, правда? Чапка така якась. No. Ну, в Польщі можуть як раков'яці, але ще часто теж приходимо. Ну, хочеш повідати? Ні? Ні, так себе чима, добре. Часто приходжу так, як ще в Крумлі. Але в Росії ця кампанія колядників мусить обов'язково мати козла і цигана.
i wtedy rok będzie szczęśliwy. To jest to obowiązkowy element tego towarzystwa. No a dalej trwa okres świąteczny, który, jak już powiedziałam, trwa nawet do 19 stycznia. Ten okres nazywa się po rosyjsku Światki. Okres jest mistyczny, trzeba wróżyć, wróżby będą najdokładniejsze, wszystko się na pewno spełni, jeżeli będziemy wróżyć. I w trakcie świąt jest jeszcze jedno święto, nazwa którego brzmi trochę ekstrawagancko. Stary Nowy Rok. Kto z Państwa wie, o co chodzi? Czy on jest stary, czy on jest nowy? Kto wie? Słyszę? Zaszczepionki. Przeterminowany, prawda? Nie. A tutaj mamy święta znowu według kalendarza juliańskiego. Czyli kiedy już cała Rosja ma rok 2013, cerkiew rosyjska ma jeszcze rok 2012. I nowy rok, stary nowy rok, czyli według starego stylu, nastąpi w Rosji 13 stycznia. No a kończę to wszystko, ten cały okres świąteczny, a święto, które nazywa się Chrzest Pański. Z czym Państwa kojarzy się Chrzest Pański? Katolicyzm, z czym się kojarzy? Co robią wtedy? Jakie są skojarzenia? No, może podpowiem, może woda, może rzeka Jordan, tak? Woda święcona, masz rację. Tak, wtedy trzeba zbierać wody. Uważa się, że to jest woda święta, woda święcona. Ale... Skakują, tak. Nas to nawet może przerazić. Ale wygląda czasami to, o tak, i dzieci, i dorosli skakują do wody. Żeby wszystko było bezpiecznie, bo pamiętamy, że w Rosji są takie miejsca, gdzie może być bardzo zimno, 19 stycznia, może być minus 30, minus 40 nawet. Są ratownicy i całe szczęście uważa się, że wszystko odbyło się bezpiecznie. No i mam nadzieję, że nie zanudziłam Państwa tymi wszystkimi opowieściami o kalendarzach. Jeżeli tak, to postaram się zmienić. I teraz chcę zaprosić naszego szczególnego gościa, którego Państwo na pewno już widzieliście dzisiaj. A gdzie dokładnie mieszkasz? Mamo. Mieszkam w mieście, które nazywa się... No. Które się nazywa Wielki Ustiuk. Tak. Tu możemy zobaczyć. Stare miasto z pięknymi cerkwiami, starymi budowlami, wieloma atrakcjami, gdzie wiele dzieci do mnie regularnie przyjeżdża. A co od ciebie chcą, dziadku? Porozmawiać, prezenty. I kiedy wydaje się to najważniejsze dla nich? Oczywiście. A tu widzimy dom dziadka Mrozy. I tu dziadko mieszkasz, czy nie? Tak, to jest mój dom, który cały rok przyjmuję. To jest moja główna baza do spotykania się ze wszystkimi dziećmi. A mieszkasz tam sam, czy nie? Co do zasady, mieszkam ze swoją wnuczką, która się nazywa Śnieguroćka. Albo Śnieżynka. Niektórzy też to też mają. Jednakże jest to polskie tłumaczenie. Ja do niej mówię Śnieguroćka. Tak, co ona robi? Dziadku. W przypadkach takich jak dzisiaj, kiedy jestem daleko od domu, zaraz przejdę, odpowiada na listę, pomaga dzieciom, obsługuje moje biuro i pomaga kompletować prezenty, kolorowanki, bajki dla dzieci na nadchodzący rok. Ostatecznie podpowiada mi, które dzieci są dobre, a które złe. Które no nie, nie, ma, nie, ma, nie na pewno nie mają złych dzieci. Może trochę się posłuchaj. Na pewno. No i co? A jak chcemy do siebie napisać, jeżeli chcemy? No co my robimy? No posiadam swoje biuro, które Śnieguroćka prowadzi. I każde dziecko może do mnie napisać, wystarczy napisać, że Rosja Wielki Ustiuk. Na dziadka Mroza, bo dziadka Mroza w Rosji znają wszyscy. To adres, który działa, a dalej dziadek Mroz odpowiada i przychodzą o takie ładne koperty. Właśnie, to jest taka typowa koperta. Z życzeniami od dziadka Mroza. Z życzeniami i zachęcam wszystkich do pisania, odpowiedź zawsze przychodzi. Dobrze. A teraz wiem, że dziadek Mróz miał dla nas wszystkich coś takiego specjalnego. Powiedz. Rzeczywiście, przygotowałem dla was dzisiaj kilka atrakcji.
takimi atrakcjami będzie czytanie rosyjskiej bajki, która jest bardzo popularna również w Polsce, rosyjskie kolorowanki. Oczywiście będą też prezenty, ale przede wszystkim mam dla was przygotowaną bajkę. Bajkę starą, tym niemniej znaną i lubianą. Także zapraszam wszystkich do oglądania, a później na rysowanie bajki i dalsze zabawy. Podobało się? To super. Jak widzicie, zima w Rosji jest cały czas pęka. Śniegu jest dużo. Postarałem się dzisiaj wam też dzisiaj przywieźć trochę tego śniegu. Mam dla was następne atrakcje. Chciałbym wam przeczytać bajkę, a dzieci zapraszam do kolorowania kolorowanych, które tutaj są wystawione, które są tutaj. Teraz
tutaj fajkę, która się nazywa Rzeszka. Pozadnią dziadek rzeszkę, wyrosła rzeszka słodka, rzeszka jak arbuz wielka. Chciał dziadek wyrwać rzeszkę, ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może. Zawołał dziadek na pomoc babkę. Babka za dziadka, dziadek za rzeszkę, ciągnął i ciągnął, wyciągnąć nie mogą. Zawołała babka wnuczkę, wnuczka za babkę, babka za dziadka, dziadek za rzeszkę, ciągnął i ciągnął, wyciągnąć nie mogą. Wnuczka za babkę, babka za dziadka, dziadek za rzeszkę, ciągnął i ciągnął, wyrwali rzeszkę. A chcę dostać od razu na rynek? Tak. Ale mówicie, w urodzie. Daj mi znak, tak, żeby nie było ten jak twoje. To trzeba mieć tę fajkę wina niebawy. Też ma niebieskie. To jest kolejna rozrywka w fajkach. Dobrze, że widzieliście, że rzeszka jest fajką rosyjską. Pewien zwierzniak już na czasie. Po drodze zgubił wieżę. Nie to uważa, to jest on tam. Przyleciała bucha, chodzi w bucha i pyta. Czy jest to zmieniany domek? Biegła bucha, krowiska i pyta. Czy jest ten zmieniany domek? Kto kim jest tam? Ja. Bucha, bucha. Ja. To Marcinka. Taki przyjeżdżę. Jestem w mieszkach Krowica. Tam jest ten zamek. I tam jest kali pan Krowica. Przerezerwała nasza ciaszka i pyta. Czy jestem zamieszkali pan Krowica? Czy kisał zające się pyta. Czy jestem zmieniany dobry? No tu jestem. Ja, to jest pan Krowica. Ja, to pan Krowica. Ja, to jest pan Krowica. Ale on już ładnie pomalował. No co chcesz? Ireczka chcesz? Ja, Mustafa Krzyczuka. Ja, to Marcinko. Już gotowe? A to zaraz będziemy ocenić, dobrze? Ja, Mustafa Krzyczuka. Ja, to Marcinko. Tak? Gotowe? Macie chwilę czasu? Stoj, poczekaj. Ja, to jest pan Krowiska. Ja, zawsze ciaszka. To na pamiątkę. Zostawić. Dobrze. Pan? Dziękuję, będę to trzymał. Kolego, wybierz sobie proszę, tylko nie podglądaj, bo są różne prezenty. W jaki sposób? Tylko długo nie przebierać, nie podglądaj, po prostu nie chcę. Wylosowałeś. Dziękuję za kolorowankę. Chcesz mi coś powiedzieć? To weź sobie proszę prezent w takim razie. Gdzie bardzo się starałaś, żeby prezent przysyłać. Proszę, widzicie to w nagrodę. Proszę weź sobie prezent. Jak ci się bajka podobała, wydając? Tobie to się podobało w bajce, ale tu proszę nie wybierać. Czekaj, co tam jest w środku.
tarasce. Jak pan dziewczynko na imię? Chodzi do szkoły czy do przedszkola? Zerówki? Teraz do szkoły. Chcesz iść do szkoły? I ty boisz? To dobrze. Jak masz na imię? Przedszkola? Ale oczywiście, jest będzie jakaś tam. Cześć, jak masz na imię? Macie, bardzo ładnie, tutaj jest podpisane. Chodzi do przedszkola? Słyszałem się na tym razie? Tak? Gdzie? Przedszkolu, tak? Weźmiesz to później do domu? Do przedszkola? Dobrze. To proszę wejść. Proszę, Oluś, weź kolorowankę i weź sobie prezent. Które teraz? Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być, bo wtedy łatwiej żyć. Co słychać? TV.